Hala widowiskowa w Świeciu nie musi się kojarzyć tylko z imprezami sportowymi. Najlepiej przekonali się o tym ci, którzy w minioną niedzielę wybrali się na pokaz kotów rasowych. Warto dodać, że taka inicjatywa odbywa się w naszym mieście nie po raz pierwszy i z każdym rokiem gromadzi coraz liczniejsze grono wystawców oraz zwiedzających. Jest to trzeci pokaz kotów rasowych w Świeciu, który organizuje Stowarzyszenie Hodowców Kotów Rasowych w Polsce. Pokaz kotów rasowych robiony jest cyklicznie. Wprawdzie ostatnim razem w Świeciu było to w roku 2011. Dostaliśmy mnóstwo maili, mieszkańcy o to prosili i dlatego zrobiliśmy kolejny pokaz. Mniej więcej co 2 lata cyklicznie będzie się taki pokaz odbywał. Pierwsza kategoria są to koty długowłose i w skład tej kategorii wchodzą między innymi perskie koty i koty brytyjskie długowłose. Mamy przedstawicieli. Kategoria druga, koty półdługowłose, czyli na przykład Maine Coony, Norwegii i 20 kilka innych ras. Również możemy tu zobaczyć. Kategoria trzecia, koty krótkowłose. Między innymi mamy rosyjskie niebieskie, no najwspanialsze koty. Egipskie mało, najrzadsze koty świata. Brytyjskie i wiele ras. I kategoria czwarta, Siamy i Orienty. Również w tej kategorii mamy przedstawicieli. Co jest niezwykłego w tym zwierzęciu, że wy się tym tak bardzo pasjonujecie i organizujecie pokazy i jakby na co dzień zgłębiacie wiedzę na temat tych zwierząt? Bo to jest tak, że najpierw się kota kupuje, a później się od tego kota w głowie dostaje. I to jest zupełnie normalne i naturalne. Jest to pasja, jest to hobby, jest to styl życia, dlatego że no, my hodowcy nie możemy sobie pozwolić na coś takiego jak urlop, jak wyjazd. Jesteśmy non-stop z tymi kotami, no bo no przecież nie wyłączymy ich, nie zastopujemy, nie zrobimy pauzy. Natomiast te koty dają nam bardzo wiele ciekawych chwil. I codzienność, w zasadzie te koty są rodziną. No ale tak jak powiedziałam, pierwszy kota kupuje, później się od tego kota dostaje. Więc myślę, że wszyscy mają bardzo podobne podejście. Nie da się hodować kotów, jeżeli ich się nie kocha. Kot jest najlepszym przyjacielem człowieka. Ja się odważę powiedzieć tutaj słowami takiego pana, który prozą pisze, że ze wszystkich boskich stworzeń najwspanialszym jest kot. Gdyby człowieka udało się skrzyżować z kotem, człowiek by na tym zyskał, a kot stracił. A proszę powiedzieć, tutaj na tym pokazie widzimy wiele takich egzotycznych, że tak powiem, gatunków kotów. Czy wyhodowanie takich właśnie gatunków jest trudne i na czym on tak naprawdę polega? Musi przejść bardzo wiele pokoleń hodowlanych, żeby rasa została uznana. Nie jest to kwestia tego, że hodowca sobie uznaje rasę, tylko my jako Stowarzyszenie Hodowców Kotów Rasowych w Polsce należymy pod Światową Federację Kotów, World Cat Federation, i to ona ustala reguły i to ona uznaje rasę. Żeby uznać rasę, musi zebrać się walne zebranie członków z całego świata, którzy muszą być dowody genetyczne przedstawione, powstawania rasy i tak dalej, i wtedy ta rasa może zostać uznana. Najmłodsze rasy mają po kilka lat, najstarsze, tak jak mówię, na przykład egipskie miał 4,5 tysiąca lat. W tegorocznej edycji pokazu kotów rasowych mogliśmy podziwiać m.in. długowłose koty brytyjskie oraz egipskie koty mał, najstarsze rasy świata. Osoby, które na co dzień zajmują się hodowlą kotów, podkreślają, że po pewnym czasie te zwierzęta traktowane są przez wszystkich jako członkowie rodziny. To jest kot norweski leśny, kocur, 5-letni. Hodowlę mamy 10 lat, to jest jeden z kotów z mojej hodowli. Kot niezwykle miziasty, niezwykle kontaktowy, przyjazny. W Norwegii w ogóle są kotami bardzo towarzyskimi, bardzo, bardzo chcącymi kontaktu z ludźmi. Co jeszcze? No to są koty, nie wymagają specjalnie pracy, ponieważ wystarczy je przeczesać raz w tygodniu. Natomiast no, trzeba karmić dobrą karmą, podawać mięsko, które bardzo lubią, tak? Michaś. Także no, koty są po prostu moją miłością, życia, moją pasją, dlatego je hoduję i dlatego bywam na pokazach, żeby też innym ludziom przedstawić to, co ja kocham, co lubię i żeby zarazić, że tak powiem, tą swoją pasją, tą swoją miłością do kotów. Niekoniecznie to muszą być koty rasowe, bo ja zaczynałam swoją pasję od kotów dachowych, więc miałam pierwszy zwykłe dachowce tak zwane, natomiast rasowe pokazały się w moim życiu nieco później. Natomiast koty są świetnymi też terapeutami, potrafią wyczuwać, że człowiekowi źle się czuje, że coś mu doskwiera, przyjdą się przytulić, pomiziać.
są no, takimi przyjacielami ludźmi, także polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, przynajmniej chociaż obejrzeć i zapoznać się z charakterem kota, z jego życiem i zaprzyjaźnić się. Jak to się stało, że akurat pani rozpoczęła właśnie hodować tą norweską rasę? W moim przypadku był to po prostu prezent od mojego męża. Pierwszy kot, bo wiedział, że kocham koty, że koty w domu są. Natomiast marzył mi się kot długowłosy. I mąż zdecydował się, że zrobi mi prezent, niespodziankę i kupił mi pierwszą kotkę norweską leśną. No i od niej się zaczęło. Zaczęło mnie to coraz bardziej pochłaniać, coraz bardziej wciągać i z tego wywiązała się hodowla. O co pytają najczęściej właśnie osoby, które przychodzą na tego typu pokazy? Głównie zainteresowani są, jak pielęgnować, jak karmić koty, jak długo żyją. No, tego typu pytania zadają, bo zazwyczaj ci, którzy przychodzą, to są również miłośnicy kotów, więc jakieś tam pojęcie o kotach już mają, nie są to całkowicie laicy. Natomiast no, pytają się już o charaktery takie dotyczące tych kotów rasowych, kotów takich, które są no, powiedzmy pod szczególnym jakimś tam nadzorem, znaczy, no, o które trzeba po prostu troszeczkę inaczej zadbać niż o zwykłego kota.